Kakold to zjawisko, gdy mężczyzna, tzw. Tak rogacz, pozwala swojej partnerce zdradzać się z innym mężczyzną i czerpie z tego przyjemność. Zdrada może przebierać różne formy, od randkowania przez podglądanie kobiety w relacji intymnej z kimś innym po oglądanie fotorelacji seksualnych wydarzeń. Psychologia postrzega kakolding jako odmianę masochizmu, której rogacz czerpie przyjemność z bycia upokorzonym. Zależy to od całego zespołu różnych czynników, ale możemy wyróżnić kilka źródeł, skąd się to bierze. Motywacje psychologiczne mogą być bardzo różne. Jeden z powodów, dla których niektórzy mężczyźni tak bardzo lubią te degradacje, jest związany z ich własną kontrolą. Na przykład, jeśli mężczyzna lub jego ego mieliby zostać upokorzeni poza tym kontrolowanym kontekstem seksualnym, najprawdopodobniej zostałby zdruzgotany, zraniony i bezbronny. Ten strach przed upokorzeniem i pozwoleniem na przejęcie emocji może być tak intensywny, że przekształca się w pożądanie erotyczne. W dynamice kakolda mężczyzna ma całkowitą kontrolę nad swoim strachem przed upokorzeniem. On to raczej inicjuje, niż się mu podporządkowuje. To psychologiczne zjawisko jest prawdziwe nawet poza kontekstem seksualnym. Pewne badanie wykazało kiedyś, że najwięksi entuzjaści horrorów często cierpią na zespół lęku uogólnionego. Dzieje się tak dlatego, że przerażająca natura horrorów jest kontrolowana przez widza i jego pilota, co z kolei go uspokaja. W pewnym sensie pokonują sam strach lub lęk, którego mogą doświadczać przez cały dzień, kontrolując skąd inąd przerażającą sytuację. Tak samo podczas Kakoldinku, Rogacz inicjując kontrolowaną zdradę, może mieć kontrolę nad własnym lękiem. Warto zaznaczyć element masochizmu, ale możesz się zastanawiać, czym się różni masochizm od sadomasochizmu. Chodzi tutaj o czerpanie przyjemności. Masochizm to przyjemność w zadawaniu sobie bólu lub w poddawaniu się bolesnym praktykom. Sadyzm to zadawanie bólu innej osobie i czerpanie z tego przyjemności. A sadomasochizm to ich połączenie, czyli to jak robisz sobie i komuś, dlatego związki sadomasochistyczne mogą stanowić źródło satysfakcji dla obu stron, bo jedna osoba zadaje, druga przyjmuje. Jak wszyscy wiemy, istnieje cienka granica między bólem a przyjemnością. Niezależnie od tego, czy ból jest fizyczny czy psychiczny, zarówno ból, jak i przyjemność pochodzą z neuronów znajdujących się w podobnych lokalizacjach w mózgu. Innym powodem, dla którego kakold może być tak atrakcyjny dla niektórych par, jest oglądanie partnera w korzystaniu z relacji seksualnych lub romantycznych z innymi, czyli obserwacja partnera, który jest zadowolony i usatysfakcjonowany seksualnie. Główną ideą tego jest zarówno zrozumienie, że jednostki inne niż oni sami mogą zaspokajać potrzeby partnera w taki sposób, jak oni sami nie mogą, a także prawdziwa radość z oglądania partnera dobrze się bawiącego, mając jednocześnie zaspokojone potrzeby. Zazdrość, która może wynikać z bycia rogaczem, jest bardzo ograniczona. A też są tacy, którzy czerpią ogromną przyjemność ze świadomości, że ich partner jest atrakcyjny i pożądany przez innych, i będzie po całej akcji wracał z nim do domu. Napawanie się tym, jak bardzo jego partnerka jest pożądana, a mimo to wciąż należy do niego. Słowo kakolt pochodzi od ptaka kukułki, po angielsku cuckoo. Jeśli szczególnie interesujesz się małymi ptakami lub ogólnie ornitologią, być może znasz już dziwaczną praktykę tego ptaka, polegającą na składaniu jaj w gnieździe innego ptaka. Analogicznie cudzołożnik przychodzi i schłada swoje nasienie w partnerce rogacza. Uważa się, że słowo to po raz pierwszy pojawiło się w języku angielskim w średniowiecznym poemacie z XIII wieku zatytułowanym The All and the Nightgale nieznanego autora. Słowo to było później używane w bardziej znany sposób w dziełach Szekspira i Chaucera, przy czym oba ich dzieła dotyczą mężczyzny mającego niewierną żonę. Jednak w tych opowieściach mąż nie wie o cudzołóstwie, które dzieje się tak energicznie pod jego nosem. Autorzy celowo sprawiają, że człowiek jest podobny do głupca, zostaje zdegradowany przez swoją żonę, nawet o tym nie wiedząc. W czasach takich jak średniowiecze, kiedy kobiety traktowano jako podporządkowane swoim mężom, skłonienie bohaterki do cudzołóstwa było odważnym posunięciem literackim. Ponieważ intencją autorów jest, by osoba, która ma przyprawione rogi, wyglądała jak ignorant, z pewnością możemy dostrzec korelację ze współczesnymi praktykami upokarzania kakolda. Jak odróżnić kakolding od Hotwife, zapytasz. Hotwife to mężatka, która ma relacje seksualne poza małżeństwem z pełną wiedzą i zgodą męża, który sam nie ma z tym problemu. W scenariuszach kakolding zwykle występuje element BDSM. Kakold, osoba, która patrzy, jest świadkiem, przyjmuje uległą, czasem masochistyczną rolę. W Hotwife element BDSM nie jest obecny. Kakold jest znacznie bardziej powszechny w parach heteroseksualnych ze względu na odwrócenie dynamiki władzy między mężczyznami i kobietami. Jeśli pomyślimy o patriarchacie lub jakiejkolwiek innej ideologii, która stawia mężczyznę ponad kobietą, to kakolding całkowicie niszczy tę koncepcję. Dlatego może być popularny wśród osób, które są przeciwko męskiej władzy nad kobietami. Doktor Lemiller przebadał prawie 4200 Amerykanów do swojej książki na temat ich fantazji seksualnych, a jedno z pytań brzmiało: Czy kiedykolwiek marzyłeś o tym, jak twój partner uprawia seks z kimś innym? Ponad połowa heteroseksualnych mężczyzn biorących udział w badaniu miała wcześniej taką fantazję w porównaniu do 25% heteroseksualnych kobiet. Oczywiście to nie oznacza, że faktycznie podjęliby kakolding, bo to tylko fantazja, ale jest to znacznie bardziej popularne niż ludzie myślą. Istnieją nawet specjalne fora do szukania osób do cackoldingu. Cackold to nie zdrada, bo jeśli druga strona wyrazi zgodę, to trudno mówić o takiej sytuacji, ponieważ zdrada to świadome złamanie przysięgi lub odstępstwo od przyjętych norm czy wartości. Jeśli definiujemy zdradę seksualną jako coś, co się wydarza w tajemnicy lub niewiedzy przed drugą osobą, to pojawia się ten element ukrywania. W przypadku cackoldingu nie ma tego czynnika. Wszystko dzieje się jawnie i jest przyzwoleniem obu stron. Warto zwrócić uwagę na aspekt psychologii ewolucyjnej i całego mechanizmu oszukiwania i obrony przed oszukiwaniem. Wydaje się, że ludzie ewoluowali, by być głównie monogamicznymi z okazjonalnymi oszustwami, powiedział profesor psychologii Uniwersytetu Michigan dr. William McKibben. W rezultacie około 4% dzieci na całym świecie pochodzi od innego mężczyzny niż od tego, który jest przekonany o swoim ojcostwie, zgodnie z metaanalizą opublikowaną w Journal of Epidemiological Community Health. Ta tendencja umożliwia samicom większą różnorodność genetyczną potomstwa, ale dla genów zdradzonego samca jest to zła wiadomość. Nie tylko nie masz własnego potomstwa, ale poświęcasz swój czas, energię i zasoby potomstwu innego samca. McKibben powiedział, że aby bronić, mężczyźni rozwinęli różnorodne behawioralne i biologiczne mechanizmy obronne. To sugeruje, że konkurencja plemników była powszechna w całej historii ludzkości, według McKibbena. Jeśli oszukiwanie istnieje od bardzo dawna, to nie bez powodu istnieje również zazdrość. Czymś naturalnym dla człowieka jest przeżywanie zazdrości. To bardzo niski ewolucyjny mechanizm, który ma za zadanie trzymać ze sobą partnerów. Jedno o drugie jest wzajemnie zazdrosne. Istotą tego cierpienia w cackoldingu jest przeżywanie właśnie tej zazdrości. Jest to upokorzenie dla mężczyzny. Jeśli satysfakcja jest czerpana z cierpienia lub upokorzenia, będzie się to ocierało o spektrum zaburzeń preferencji seksualnych. Granica pomiędzy normą a patologią jest bardzo cienka. Specyfika związku będzie to wytyczała, dlatego jest to zjawisko problematyczne. Dla niektórych może być to odskocznia i urozmaicenie, a dla drugich poważny problem, rujnujący życie. Jest to sprawa bardzo indywidualna. Kakolt jest często używany jako określenie na osoby słabe, bez zasad, które lubią być pogardzane, uległe wobec kobiet, dające im się łatwo omamić, będące na każde zawołanie. Używa się tego przeciwko mężczyznom, których uważa się za zniewieściałych i słabych moralnie. Często jest też to po prostu zwykłą obelgą, mającą na celu kogoś poniżyć. Dzięki za dotarcie do końca odcinka. Jak chcesz, to możesz ocenić i skomentować, żeby kanał się rozwijał. Sprawdź poprzednie odcinki, i do usłyszenia w następnym materiale.